Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię za moment partię Hikaru Nakamury z Fabiano Caruaną z turnieju Grand Chess Swiss 2023. Nakamura awansował do turnieju kandydatów. Rewelacyjny gość, kilka słów o nim. Moi drodzy, jest dla mnie osobiście małą inspiracją. Jest to człowiek z mojego rocznika, 87, niesamowity streamer, ale też jeszcze większy raczej szachista, choć już pewnie większy streamer. Czołówka światowa, ścisła czołówka światowa, niesamowity blickarz. Ja się tak zastanawiam, jak on to robi, bo jest tyle funkcji, które on spełnia i robi to na najwyższym poziomie. Do tego cały czas ten poziom utrzymuje od wielu, wielu lat. Podziw niesamowity, jeszcze większy szacunek, a na dodatek niedawno się przecież ożenił, więc teoretycznie powinien mu ranking spadać. Gra w szachy powinna spadać w dół. Tak z założenia to wynika. Wielu szachistów, gdy się ożeniło, to troszeczkę podupadło, jeśli chodzi o swój styl gry, znaczy siłę gry. A Nakamura, jakby nigdy nic się nie stało, dalej wiedzie normalne swoje życie, jest zadowolony, tak przypuszczam. No i moi drodzy, no cóż, pełen podziw, dużo by można o nim mówić, ale przejdę już do partii, która była taka kluczowa chyba dla niego w tym Openie z Fabiano Caruaną. No wiadomo, że Caruana to też jest zawodnik z topki, który na tym turnieju na live przekroczył 2800. Troszeczkę jednak mu spadło, ale nadal to jest niesamowity zawodnik. Zanim przejdę jeszcze do partii, krótkie ogłoszenie. Pamiętajcie o szachowo.pl. Macie tam 10% zniżki na hasło Pan Szachus na zakupy książek, szachownic, wszystkiego, co jest z szachami związane. Fantastyczny sklep, bodajże największy w Europie, który mieści się pod Lublinem, czy w Lublinie. W każdym razie, polski sklep, moi drodzy, a tutaj już zapraszam do partii. Dużo ogłoszeń, 2 minuty zabrałem Wam z życia. Przejdziemy do rewelacyjnej gry Hikaru Nakamury. E4, E5, tutaj skoczek na F3, skoczek na F6. Zakładam, że Caruana mógł mieć w głowie, że te pozycje, te partie z Nakamurą bardzo chętnie by zremisował, grając właśnie obronę rosyjską, która z reguły jest dobrą obroną, raczej zmierzającą do zremisowania na tym poziomie przede wszystkim. Skoczek C3, Nakamura, skoczek C6, posunięcie D4. No i widzimy tutaj charakter tego zawodnika. Idzie prosto do góry pionkami, nic się nie boi, wymiana w centrum, goniec B4. Normalna sprawa. I w tym momencie nastąpiło bicie, nastąpiło pionkiem bicie, goniec D3. Nakamura swobodnie wyprowadza sobie wszystkie figury. Jest D5, teoria leci, bicie, bicie. Nie, tutaj nastąpiła roszada, przepraszam. Oczywiście jakbyśmy zbili tutaj na C6, no to czarne mogłyby się świetnie rozwinąć. Tu już Caruana wie, co robić w takich pozycjach, to ma bardzo dobrze przeanalizowane. Goniec na G4 i tutaj mogły być różne ciekawe rzeczy, na przykład F3 i powierza E8. Robi się ciężko, no ciężko się tak zasłonić gońcem. Tutaj można wpaść w niezłe problemy, na przykład po takim wybiciu i wprowadzeniu skoczka do centrum. Na pewno tutaj trzeba znać tą teorię, bo na przykład jakbyśmy wybili, to hetman wchodzi, jest G3, hetman wraca na E7 i tu się robi niebezpieczna sprawa. Myślę, że tu Caruana dałby sobie świetnie radę, a nie wiem, czy Nakamura dałby radę się z tego wybronić. Ciekawe rzeczy mogłyby powstać. No jednak zawodnicy na tym poziomie wiedzą, jak reagować i szybka roszada rozwiązuje te problemy. Bicie na D5, posunięcie H3, żeby nie wprowadzić tutaj gońca na G4, prosta rzecz. Goniec wyprowadza się na E6, hetman F3. No i Nakamura oczywiście, zobaczcie, tutaj posunięcie hetman F3 też pokazuje, że goniec jak zbije skoczka, to jest bicie pionkiem. Oczywiście to bicie jest dobre białymi, bo zdwojone pionki nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia przy parze gońców, która zostaje u białych. Dlatego, że te pionki i tak się mogą przez C4 wymienić, a zresztą teoretycznie są słabe, ale tylko teoretycznie. W praktyce one tutaj sobie dobrze radzą. W każdym razie, no, oddanie parę gońców w otwartej pozycji no nie jest do końca dobrym pomysłem. C5 ze strony czarnych, wieża D1, no i właśnie Nakamura, przepraszam, Nakamura, już mi się nazwiska mylą, Caruana, bije na C3, mimo wszystko i hetman A5. Licząc na konkretną pozycję, jednak to
nie był raczej dobry wybór. Tutaj bardzo dobrze sobie rozgrywa przeciwnik. Dalsze ruchy są naprawdę dobre. Tutaj goniec G5 z konkretnym atakiem na skoczka. Zwróćcie uwagę, że nie można zbić, bo jest hetman, bo jest goniec na H7 i jest bicie hetmana. Oczywiście Nakamura jest takim zawodnikiem, który gra bardzo konkretnie, bardzo, bardzo i świetnie liczy warianty. Skoczek zagrał na E4. No to też jest takie praktyczne, dobre podejście z uwagi na to, że właśnie nastąpiła wymiana i Caruana chce przejść do różnopolowych gońców, licząc właśnie na duże szanse remisowe. W tym układzie hetman zagrał na G3. Oczywiście jakby tutaj białe zbiły pionka, no to hetman zbija na C3. No i można by było powiedzieć, że remis to jest tylko kwestia czasu. Jednakże hetman G3 z konkretnymi groźbami, na przykład goniec na H6 z atakiem na G7. Prosta rzecz? No prosta. Król zagrał na H8, posunięcie A4, czyli tutaj, no, to nie jest tak, że uciekamy od bicia pionka A2, bo goniec jak bije na A2, to też nie jest dobre, zostając na związaniu, więc A4, no, taki ruch, powiedzmy, ciężko mi go mocno wytłumaczyć tak w taki prosty sposób, ale myślę, że chodzi o to, żeby po prostu zagrać, złapać trochę przestrzeni i niech się dalej czarne wykazują. Wieża zagrała na E8, wieża D6, no i cóż, posunięcie, które przykleja się do gońca, czasami poświęcenie może być możliwe, może za daleko już wybiegam, ale tutaj pewnie chodzi też o to, żeby zagrać wieżą na D1, zdwoić wieżę i próbować grać powolne linii. H6 ze strony Caruany, no właśnie, i posunięcie, które wydaje się dobre, bo atakujemy gońca, goniec idzie na F4, ale to już jest opcja zaczepki, to jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć i pamiętać o tym. Wieża zagrała na E7, hetman na E3, wieża C8. Moi drodzy, wieża C8 jest błędem, jak zagrać białymi. No tutaj bardzo konkretnie zostało to policzone. Myślę, że Caruana stracił czujność. W zasadzie mogę powiedzieć też tak, że Nakamura i Caruana ze sobą rozegrali już wiele partii, znają się jak łyse konie, więc to też jest troszeczkę inaczej, jak gramy z kimś, kto grał z kimś wiele razy. Może nie czujemy wtedy aż takiego respektu i można stracić właśnie czujność. Tutaj Nakamura bije na H6. Świetny ruch. Świetny ruch. Moi drodzy, nastąpiło F6. Słabe. Tutaj się już Caruana przyznaje do błędu i nie odbija gońca, ale po wybiciu gońca byłoby jeszcze gorzej. Z uwagi na szach, król G8, szach, tu jest atak na wieżę, król F8 i uwaga, trzeba teraz znaleźć ruch, który daje możliwość dalszych gruźb. No i to jest posunięcie hetman F6. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wieża gdzieś tam odejdzie, bo musi, bo tu grozi mat, no to wieża zbija na E6, odbijamy figurę i ten atak białych dalej jest już no bardzo dobry, silny i raczej wygrywający. Przykładowo jakby wieża ruszyła tutaj, żeby bronić dalej gońca i król mógłby zagrać tutaj po szachu, no to by nastąpiło nadal bicie na E6. I okazuje się, że po biciu wieży jest hetman H8, odejście i bicie na C8. Ta pozycja jest wygrana białymi z uwagi na króla, który jest niestety w niebezpieczeństwie sporym. Wystarczy zagrać wieżą na D1 i partia się wygrywa tak naprawdę sama. Tutaj na tym poziomie bez problemu Nakamura dałby radę. No więc bicie na H6, czarny nie wybijają, jest F6. Hetman zbija pionka. Zobaczcie, to jest wszystko w tempo. Za każdym razem trzeba zwracać uwagę na bicie gońca, ale tutaj jest odbicie oczywiście gońca na E6. Hetman zbił na C3, wieża AD1, wieża E8 i teraz bardzo ładny ruch, wieża D8. Tutaj dwa wykrzykniki czeskom dał. Chodzi o to, że chcemy rozbroić te dwie wieże, no i oczywiście troszeczkę oswobodzić tutaj tego hetmana. Znaczy, głównie chodzi o rozbrojenie tych wież, żeby one nie miały takiej siły na linii E. Tyle w temacie. Goniec G8 i hetman H4. Niby ruch słaby, ale dalej utrzymujący przewagę. Tutaj cały czas bierzemy pod uwagę bicie na H6. No to bicie już też by przegrywało z prostym układem taktycznym, czyli bicie, bicie, szach, zasunięcie się, to są jedyne ruchy i wieża D7. Jedyne ruchy oczywiście tutaj Nakamura świetnie liczy. No, moi drodzy, nie ma jak się bronić przed matem tu i tu. W momencie, gdyby nastąpił na przykład szach,
król H2 i wieża E7, no to tutaj się robią niebezpieczeństwa, bo jak goniec G8, to odbijamy sobie na E7 wieżę. Więc dobrze jest to wszystko przeliczone. Wieża po hetman C2, wieża zagrała na D3. Przepiękne posunięcie, które blokuje hetmana w obronie. Bardzo ładny ruch. Wszystko dobrze, tutaj jest... No, tu jest wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o białe. Goniec na H7, wieża z trójki zagrywa na D7. No, ciekawy obrazek. Wszystko trzeba liczyć. Pamiętajcie, że jak tutaj, to tutaj, ewentualnie z szachem. No, tutaj myślę, że czarne mają ogromne kłopoty. Zostało zagrane G5. Co ciekawe, Caruana gra najlepsze ruchy w obronie, ale to i tak jest teraz za mało. Hetman G3, hetman dał szacha, król na H2, hetman wrócił na F5. No i tutaj Nakamura zredukował trochę materiału, zagrał hetmanem na C7. Jest atak, no silny oczywiście. Ważne jest to dla białych, że hetman świetnie kontroluje też króla i czarne nie za bardzo mogą tego króla zaatakować, ale nastąpił ruch hetman F4 z wymianą. No właśnie, po takim silnym ataku może nastąpić prosta wymiana, tyle że białe w tym momencie mają już wygraną końcówkę. Nastąpił szach, król G8, bicie na F6. Goniec B1, tutaj wieża G7, no niby różnobarwne gońce, lecz pozycja jest kompletnie wygrana. Zobaczcie, tutaj goniec musiał uciec, bo groził szach i król miałby wielki problem, bo goniec go trochę tutaj blokuje. Więc po tym ruchu jest bicie na D8, Nakamura dobrze sobie to przeliczył, goniec G5, wymuszone posunięcie F3 i bardzo ważny ruch teraz. Wcale to nie jest bicie, moi drodzy, tylko G4. Chodzi o to, żeby te pionki były złączone. No i po posunięciach C4, król G3, goniec na E4, goniec D2, czarne poddały partię. Dlatego, że wygrana jest bardzo prosta, goniec zawsze będzie stał na C3 lub na D2. Wystarczy podejść królem i podchodzimy odpowiednio pionkami i wygrywamy prosto partię. To jest samograj końcówkowy, można tak się wyrazić. Moi drodzy, Nakamura, no... pokazał wielką klasę i jest w sztosie, no cały czas, to jest niesamowite. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o jego karierze, w ogóle jego wyczynach, czy lubicie go oglądać. Każdy komentarz mile widziany oraz łapka w górę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.